Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj jest poniedziałek, 6 września 2021 roku. Dzisiaj takie bardzo ciekawe nagranie odnośnie anioła stróża, odnośnie aniołów. Będę tutaj troszkę omawiał pewne nagranie pewnego księdza, który mówi na temat anioła stróża i przy okazji obalimy fałszywą też naukę fałszywego proroka i nauczyciela niesprawiedliwości. Więc po kolei zaczynamy. Najpierw zaczniemy od nagrania. Więc tak, zacznijmy od nagrania. Tutaj jest kanał Któż jak Bóg i tytuł jest dzisiejszego nagrania: Skąd wiemy, że mamy anioła stróża? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Któż jak Bóg. Kolejne nasze spotkanie z aniołami, ze świętymi, ale także po części i z upadłymi, którzy są i działają. Tak mówi Pan Bóg w Piśmie Świętym, a ja mu wierzę. Zresztą każdy z nas doświadcza też jakichś przeszkód ze strony upadłych aniołów. To po prostu część naszego życia. Nie ma co tego demonizować, ale być świadomym, podejść do tego z dystansem, ale też ze stanowczością i konsekwencją. Ostatnio mówiłem o aniołach stróżach. Przyszło mi na myśl kilka dopowiedzeń. Ktoś kiedyś zapytał, czy człowiek może być jakoś obdarowany więcej niż jednym aniołem stróżem przez Pana Boga. Odpowiadam, że nie wiem. No właśnie, ten ksiądz mówi nie wie. To jest bardzo taka błyskotliwa, wymigująca się odpowiedź. Ponieważ w kulcie rzymskokatolickim ma miejsce, no niestety, kult aniołów. Pismo Święte nie naucza, żeby się w ogóle zwracać z jakimikolwiek prośbami czy modlitwami do jakiegokolwiek anioła. A no niestety w kościele rzymskokatolickim tych modlitw do różnych imion, różnych aniołów jest naprawdę mnoga, jest bardzo dużo. A tak w skrócie, no to kult aniołów pochodzi właśnie z kabały żydowskiej. Właśnie z kabały. Tam na każdy dzień jest przydzielony odpowiedni anioł o odpowiednim imieniu, z odpowiednimi darami i swoimi mocami, które może udzielać w danym dniu tym, którzy w tym dniu będą się do tego anioła modlić. Dobrze, słuchamy dalej. Jeśli potrzebuje dwóch, trzech, czterech aniołów stróżów, to Pan Bóg mu ich dostarczy. To żaden problem. Ale tak naprawdę nieraz wystarczy mieć jednego, a dobrego i w pełni korzystać z jego pomocy. Skąd wiemy, że mamy anioła stróża? Z Pisma Świętego. Takim kluczowym tekstem jest to, co Pan Jezus mówi o aniołach małych dzieci. Kiedy używa takiego słowa ich, aniołowie ich wpatrują się w oblicze Ojca, który jest w niebie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo mało kto zwraca faktycznie na to uwagę, prawda? No, to jest z Ewangelii Mateusza właśnie. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Skoro są ich aniołowie, to są wasi aniołowie, nasi aniołowie, jest twój anioł, jej anioł, jego anioł, mój anioł. Czyli jest to ktoś bardzo osobisty. Kiedy święty Piotr został uwolniony z więzienia, do czego zaraz wrócę, to gdy pukał do drzwi, gdzie gromadzili się pierwsi chrześcijanie... Właśnie, gdy. To będzie za chwilę gdybanie, no ale słuchamy dalej. Oni pytali, że to nie może być Piotr.
to musi być Jego anioł stróż. Okej. Prawdą jest, że tak pisze. W Dziejach Apostolskich mówią, to jest Jego anioł. Mówili. A Piotr kołatał dalej, kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli Piotra i zdumieli się. Wcale Pismo tutaj w tym momencie nie twierdzi, że Bóg posłał akurat anioła stróża Piotra. To jest tylko gdybanie, to co w tym momencie ten ksiądz mówił. No ale okej, niech będzie, że to był anioł stróż Piotra. Chociaż, tak jak powiedziałem, tego tak nie definiuje Pismo Święte. To są tylko domniemania. Posłuchajmy jeszcze raz. Chrześcijanie z więzienia, do czego zaraz i anioł, czyli jest to ktoś bardzo osobisty. Kiedy święty Piotr został uwolniony z więzienia, do czego zaraz wrócę, to gdy pukał do drzwi, gdzie gromadzili się pierwsi chrześcijanie, oni pytali, że to nie może być Piotr. To musi być Jego anioł stróż. Dobrze, widocznie już wtedy gdzieś pewne nauki krążyły, że człowiek posiada swojego anioła stróża. Tylko tak jak powiedziałem, akurat w tym tekście, w Dziejach Apostolskich, wcale to nie jest jakieś stwierdzenie faktu, że z więzienia, kiedy siedział Piotr w więzieniu, bo nie siedział sam, tylko siedział jeszcze tam z kimś, wcale nie jest napisane, że to był akurat jego anioł stróż. No ale dobrze. Czy to tu słowa Jego? Czyli już wtedy była taka głęboka wiara, przekonanie, że każdy ma swojego anioła stróża, bo to nie pukał byle jaki anioł, tylko konkretny anioł świętego Piotra. I może to pukanie i wołanie było wręcz identyczne jak głos samego świętego Piotra. Co się dzieje z naszym aniołem stróżem po śmierci? Niektórzy mówią, że jest oddelegowany do innego człowieka, by się nim opiekować. Niektórzy mówią, niech ksiądz udokumentuje to, kim są ci, którzy tak mówią i nauczają. No ale okej, to jest znowu tylko domniemanie. I na podstawie tego domniemania właśnie nauczają teraz w Kościele Rzymskokatolickim właśnie, żeby zwracać się nie tylko do aniołów, ale też i do zmarłych, prawda? Do zmarłych o wstawiennictwo. No dobrze. Święty Tomasz by temu zaprzeczył. Powiedziałby, każdy jest unikalny, niepowtarzalny i każdy anioł stróż jest bardzo osobisty. Że Pan Bóg nie potrzebuje dwa razy zatrudniać tego samego anioła, że każdy człowiek ma innego anioła, a aniołów stróżów jest stworzonych wystarczająco dużo, aby wypełnili swoją misję wobec każdego człowieka, który pojawi się aż do końca dziejów na planecie Ziemia przed paruzją. Czy po śmierci nasz anioł stróż ma jeszcze coś do roboty? No niektórzy mówią, że jeśli trafimy do czyśćca, to on inspiruje tych, którzy żyją, aby za naszą duszę ofiarowali odpust zupełny, przeświętą, wypominki, modlitwę. No właśnie, niech ksiądz, jak takie bajki opowiada, niech to udokumentuje na podstawie Nowego Testamentu lub na podstawie całej Biblii, to co teraz przed chwilą powiedział. Aby pomogli nam trafić do domu Ojca, bo anioł stróż chce wypełnić tą swoją misję dostarczenia człowieka do miejsca jego przeznaczenia, czyli do tej szczęśliwości wiecznej. Nieraz możemy mieć takie inspiracje, natchnienia, żeby się za kogoś zmarłego pomodlić, chociaż dawno nie przychodził nam do głowy. To może być natchnienie od Jego anioła. Uważajcie, jak dobiera słowa ten ksiądz. Może być. Widzicie, jak ten ksiądz dobiera odpowiednio słowa i umiejętnie je
właśnie używa tutaj. Jeszcze raz. Oj, zmarłego pomodlić. Chociaż dawno nie przychodził nam do głowy. To może być natchnienie od jego anioła stróża. Może, ale nie musi. Kiedy otrzymujemy anioła stróża? Kiedy człowiek jest zbierzmowany, chrzczony? A może wcześniej? Otóż człowiek otrzymuje swojego anioła stróża, gdy staje się człowiekiem, czyli wtedy, gdy się poczyna pod sercem mamy. Już wtedy ma anioła stróża. No, wtedy, gdy się już poczyna pod sercem mamy, to wiemy, że wtedy otrzymuje takie już to ludzkie ziarenko, które się rozwija w łonie matki, otrzymuje Ducha Bożego, prawda? Bo wiemy przecież na podstawie Starego Pisma i Nowego, kiedy są odniesienia do tego, kiedy Stwórca mówi, że już w łonie Twojej matki Cię ukształtowałem. Czyli co ukształtował w łonie matki Bóg? Ducha. No i w tym momencie prawdopodobnie też zostaje od razu i przydzielony anioł. Stróż. I on wypełnia swoją misję. A czy anioła stróża mają niewierzący albo wyznawcy innych religii? Bardzo dobre pytanie. Posłuchajmy, jaka będzie udzielona odpowiedź. Pewnie mają. Dlatego, że... Pewnie. Widzicie, jaka odpowiedź? Pewnie mają. Kościół naucza, że no tak, posłuchajcie dalej. Wszyscy mają. Posłuchajcie. Najpierw mówi pewnie mają, ale potem będzie wniosek, że wszyscy mają. Posłuchajcie. Pismo Święte temu nie zaprzecza. Nigdzie nie znalazłem informacji, że aniołowie stróżowie są ograniczeni tylko do katolików. A wiemy, że na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi. My stanowimy niewielki procent, 1,2 miliarda. Czyli wszyscy ludzie mają aniołów stróżów. Oczywiście ich rola może być różna. No właśnie, wszyscy ludzie mają swoich aniołów stróżów. No i teraz powstaje pytanie, no najlepiej wziąć takie bardziej postacie słynne, które zostały utrwalone na kartach historii. Na przykład jak Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, tak? Czy Józef Stalin, prawda? Czy Lenin, prawda? Kto tam jeszcze? No, Goebbels, Mandela podczas II wojny światowej, prawda? Oni przecież też mieli swoich aniołów bożych stróżów, tak? Którzy no nakłaniali ich, podszeptywali ich, czy jak ich kierowali ich drogą rozwoju, żeby nie trafili do piekła, tylko trafili do w najgorszym wypadku do czyśćca, skoro postępowali tak niegodziwie, można powiedzieć śmiało, postępowali niegodziwie i źle w oczach Stwórcy. Ale Kościół rzymskokatolicki i na to znalazł odpowiedź. Posłuchajcie. Zawsze towarzyszą człowiekowi, ale komuś, kto dąży do świętości, aniołowie pomagają wyjść na jeszcze wyższy stopień. Innym pomagają w tym, aby byli ludźmi, aby realizowali swoje człowieczeństwo, aby żyli według sumienia, aby potrafili czynić dobro, wypełniać przykazania, bo te przykazania są wpisane tak jak są napisane na tablicach, tak też głęboko są wyryte w naszych sercach, w naszych sumieniach. Także śmiało można powiedzieć, że anioła stróża ma każdy, ale nie wszyscy jesteśmy wrażliwi na ich podpowiedzi i natchnienia. Bo anioł stróż jest dżentelmenem, szanuje naszą wolną wolę, możemy odstawić go w kąt. Niestety być głuchym na jego głos. Słyszeliście? Można anioła stróża odstawić w kąt, czyli wszyscy serial killer, wszyscy tacy seryjni mordercy, tacy też mordercy jak Stalin, czy Hitler, czy każdykolwiek inna taka postać, prawda? Po prostu, no, najwidoczniej odstawili swojego anioła stróża w kąt.
i dlatego mogli swobodnie postępować tak, jak postępowali. Wtedy wiele tracimy i błądzimy, bo życie nie znosi pustki. Zawsze człowiek musi kogoś słuchać. Jak nie słucha Pana Boga i swojego anioła stróża, to jest otwarty na inne głosy, które mogą bardzo zbałamucić. No i tu z pewnością tacy ludzie źle postępujący, którzy odstawiają swojego anioła stróża w kąt, są podatni właśnie na głosy demonów, na głosy demonów. Dobrze, tu już nie ma co dalej słuchać tego księdza, a ja przy okazji, skoro jest tutaj mowa już o tych właśnie aniołach i tak dalej, to przy okazji chciałem obalić właśnie fałszywe nauki fałszywego proroka i nauczyciela niesprawiedliwości. Ja tak mówię, natomiast ta osoba, czyli Tomasz Łapiński z kanału Haja TV, twierdzi, że jest nauczycielem sprawiedliwości i prorokiem najwyższego. O, oto ten osoblik, prawda? Osoba ta twierdzi na podstawie tego wersetu ze Starego Testamentu, gdzie pisze w psalmie 103 i werset 20 tak. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie. A, zanim jeszcze do niego przeszedłem, to ja chciałem jeszcze coś innego tutaj poruszyć, przepraszam. Jeszcze tutaj chciałem pokazać z dziejów apostolskich. Nie z dziejów apostolskich, ale ten. Tutaj. Na temat tego, że mamy właśnie swoich aniołów. Bo to jest bardzo ciekawe. W Apokalipsie świętego Jana widzimy, że nawet Jezus posyła swojego anioła. Swojego anioła posyła Jezus. I mało tego, że tutaj jest napisane, że Jezus posyła swojego anioła, w Starym Testamencie, w słynnym tutaj proroctwie Malachiasza, tutaj Bóg mówi w Starym Testamencie, oto ja wyślę anioła mego. Można śmiało powiedzieć, że właśnie tutaj mówi Bóg, posyłam swojego anioła, mojego wybranego anioła. Dobrze, to chciałem te dwa wersety jeszcze dołączyć do tego, co ten ksiądz mówi na temat tego, że każdy ma swojego anioła stróża, jakiegoś takiego swojego przypisanego anioła, który jest jego właśnie messagerem, takim posłannikiem do Boga. A teraz przejdziemy właśnie do tych fałszywych nauk Tomasza, który twierdzi i naucza, że nie ma czegoś takiego jak upadli aniołowie. Naucza, że szatan nie istnieje i żadne jakieś tam, powiedzmy, upadłe anioły też nie istnieją. Dlaczego? Dlatego, że przeczytał tutaj właśnie w psalmie 103, w wersecie 20, błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy posłuszni na dźwięk Jego słowa. I tutaj Tomasz na podstawie tego wersetu naucza, że jest napisane wszyscy Jego aniołowie, czyli wszyscy aniołowie, tutaj teraz wszystkich aniołów wsadza do jednego wora, Tomasz, twierdząc, że jakikolwiek istniejący anioł, to jest ten jeden anioł, który należy do Stwórcy i który posłusznie wykonuje jego rozkazy. Widzicie, według Tomasza wszyscy aniołowie wykonują rozkazy Najwyższego. Prawda? Wszyscy wykonują rozkazy Najwyższego. Czyli nie może być takich jakichś zbuntowanych aniołów. Upadłych aniołów nie może być, nie istnieją, nie. Dlatego, że wszyscy wykonują wolę Bożą, tak? Wolę Stwórcy. I drugim takim jeszcze wersetem jest tutaj. Psalm 148, prawda? Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie. Chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Tylko ten człowiek nie sprawdza na bardzo ważne, kluczowe słowo, które tutaj pada. Tym słowem kluczowym jest Jego. I to Jego to jest właśnie ten podział, który dzieli na Jego aniołów, którzy wykonują Jego wolę i na tych, którzy Jego woli nie wykonują. Zobaczcie, tego słowa już Jego
nie dostrzegł ślepiec. Więc zobaczmy sobie teraz werset, który obali po prostu tego kabalistę, który naucza no, zwodniczych nauk demonicznych. Naczytał się niestety podręczników okultystów i spirytystów i na podstawie tych okultystów i spirytystów właśnie naucza, że nie istnieją upadli aniołowie, nie istnieją demony, dlatego że przecież wszystkie aniołowie wykonują rozkazy Stwórcy, więc jakiekolwiek zło dzieje się na ziemi, to wszystko się dzieje no niestety z rozkazu Boga, który jest miłością, no bo przecież wszyscy aniołowie wykonują posłusznie Jego nakazy. Więc teraz pierwszy werset, który obali właśnie tą jego kabalistyczną, demoniczną naukę tych okultystów jak Blavatsky, Helena Blavatsky, kogo on tego Crowley, Alizej Crowley, tak? Na podstawie tych książek już zrobiłem nagranie odnośnie Tomasza, gdzie wymachiwał przed kamerką tymi książkami Crowleya, Blavatsky, gdzie nauczał, że właśnie nawet słowo gdzie jest w Bibliach, tak? Króla Jakuba, James, King James, w Biblii Gdańskiej czy w Biblii Brzeskiej, tutaj będzie w innych Bibliach, jest zapisane imię Boże Jehowa, twierdzi, że to jest imię demona, imię Jehowa, no ale to już za to słowo będzie on rozliczony. A ja teraz tutaj przechodzę do Ewangelii Mateusza, gdzie obalamy kłamliwe nauki fałszywego proroka i nauczyciela niesprawiedliwości. Gdzie Jezus Chrystus tutaj w tych wersetach mówi tak. Wtedy odezwie się i do tych, czyli po lewej stronie, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. To, co w Starym Testamencie właśnie nie było rozróżnienia na aniołów właśnie jego, czyli tych, którzy służą Stwórcy, i na aniołów tego, któremu służyli aniołowie, i tym był właśnie upadły anioł, który się zbuntował i nie jest posłuszny woli Bożej, prawda? Jezus powiedział, przyszedłem dać świadectwo prawdzie. I faktycznie dopiero po raz pierwszy w Nowym Testamencie możemy przeczytać o podziale na aniołów, którzy służą Stwórcy, i aniołów, którzy służą diabłu. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego bardzo ciekawego wersetu. To jest Apokalipsa Jana, gdzie czytamy tak. I nastąpiła walka w niebie, Michał i jego aniołowie. Zobaczcie, można się dowiedzieć, że nie tylko Stwórca ma swoich aniołów, ale archanioł Michał, który jest tam widać przywódcą, też ma podległych sobie aniołów. I tu na przykład nie jest napisane Michał i aniołowie najwyższego, czy aniołowie Stwórcy. Nie, to jest napisane i nastąpiła walka w niebie, Michał i jego aniołowie. Widzimy kolejny podział na aniołów, którzy służą, można powiedzieć tutaj, archaniołom, innym aniołom. Czyli tak, i nastąpiła walka w niebie, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie. Już nie aniołowie, którzy posłusznie wykonywali rozkazy najwyższego. Nie, tu już widzimy wyraźny podział na tych aniołów, którzy są posłuszni archaniołowi Michałowi, czyli posłuszni Stwórcy, Bogu, i ci, którzy są posłuszni tutaj wymienionemu smokowi, a tym smokiem jest pradawny wąż i diabeł, jak jest napisane właśnie dalej. No i kolejny tutaj werset czytamy. Został wtrącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został wtrącony na ziemię, a z nim wtrąceni zostali jego aniołowie. Jego aniołowie. No, więc na podstawie tych wersetów
W bardzo prosty sposób, bo prawda Boża jest prosta. Przy okazji odnośnie anioła stróża, o którym mówił ten ksiądz, po raz kolejny obaliłem fałszywe nauki Tomasza Łapińskiego z kanału Faja. Tak, Faja TV, bo to nie jest hajo. Ja zawsze mówię, to jest fajkowy dym, że aż w oczy piecze. Tak, to jest kanał Faja TV. Fajkowy dym, że aż piecze w oczy. Jego kłamstwa aż pieką w oczy. No i aż kurz z tyłu za nim tam się kłębi. To tyle w tym nagraniu. Dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.